witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pierwszy odcinek ze sprawy zanim kupisz. Stwierdziłem, że skoro mnie stać na tę super postać według mnie, no kupię no i zrobię sprawy zanim kupisz. Niestety na tajecie nie było stać, ale jest naprawdę fajnie. Pójdziemy sobie na to zabaw i zobaczymy postać w grę. No, wolę patrzeć jak ona tańczy to. A, to zajęcie spoko. Może udało mi się kupić, to wtedy mógłbym kupić tam ten taniec. Ale nie wiem, bo jestem chory i tak nie za bardzo mogę gdziekolwiek wychodzić. Nie wiem, czy wrzucił mi się ten poprzedni odcinek z... sobie nawet nie będę mówił, że się nie wrzucił. Więc proszę, żebyście napisali w komentarzach, czy on się wrzucił, czy nie, bo nie mogę sprawdzić. No. Zaraz zobaczymy, jak będzie spadał i w ogóle. O, już prawie jest cała zśnieżona. Szkoda. Bo akurat biała postać weszła. Ale dobra. I tak. Podczas spadania. No ta głowa się tak i czuje śmiesznie. Ale dobra. Teraz zobaczymy. No i w sumie, bo wiem, że chcecie tam lotnie zobaczyć. A to fajnie wygląda. To lotnia fajna. Może być trochę głośne, żeby nie tylko się przeżywać. Chociaż. Nie, ta muzyka jest fajna. Nie wiem w sumie. No jest dosyć głośna i kolorowa taka do raszowania. Ale jeżeli tak nie raszycie za bardzo launchpadem lub jeżeli macie te lotnie, to tak to polecam. No, coś się dźwięk zliczyło. Polecam, naprawdę fajne. Zobaczmy skinę. Wszystko przyjemna muzyka do tego leci. Że nie da się nie ma skrzynki. Dobra. Teraz zobaczymy jakąkolwiek broń. Okej. Zobaczmy. Przez celowania głowa może trochę przeszkadzać. Trochę zasłania, na przykład tam jest lama. Na przykład przyjmij już tamto, to byłby przeciwnik. I na przykład celuję do tamtego, który byłby gdzieś tam. Strzelam dopiero jak przestałem celować, to widzę, że tam coś jest, ale no nie będzie aż tak bardzo przeszkadzać. Wyjdziemy sobie tam tą lampkę. O, to jest spoko, naprawdę mi się mega podoba ta lotnia. Polecam naprawdę. Dobra, jeszcze sobie zobaczymy szybko jedną rzecz. Właśnie podczas raszowania też chcę zobaczyć. Na przykład, tutaj, czekajcie chwilę. Zobaczcie, na przykład właśnie chodzi mi o to, że idzie, o tam jest typ. To lecicie, budujecie sobie szybko, żeby wam tego nie zniszczyli. Nie stawiacie taką podłogę. Stawiacie to na spadanie i lecicie na niego. Ja przyjmijmy, że oni stoją na tym drzewie. No i już słyszę, że leci ktoś. Nie wiem, czy to przeciwnicy też tak bardzo będą słyszeć, ale myślę, że leci. Więc no, trochę głośne do raszowania. Ja jednak takie 6 na 10 moim zdaniem, bo mi się po prostu podoba, podoba mi się po prostu ogólnie. Do raszowania trochę nie za dobre ono jest. Ale okej, okay. Skinek no dla mnie takie 9 na 10, bo głowa trochę przeszkadza. Ale tak poza tym to spoko. Jeszcze sobie pójdziemy na jedną rundkę. Umarłem, ale nieważne. Pójdziemy na jedną rundkę, to zobaczymy jak to tam będzie podczas zwykłego meczu. I pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Napiszcie w komentarzach, jak wy oceniacie lotnię oraz skina. I proszę was, bo ostatnio jedna osoba się napisała. Osoba wie, o co chodzi, która. Że... ten kto to zrobił, ten wie, o co chodzi. I on właśnie będzie pokazał tych tańców. Dobra, to w poczekalni zobaczymy, że on się świeci.
podczas tańców takich, które mają muzykę, na przykład do takiego, ale powalnych oklasków nie będzie, bo nie wydają muzyki. O to chodzi, jeżeli ktoś nie rozumie. Wiecie? Teraz się nie świeci, na przykład wezmę taki, który ma muzykę, czyli podjarek. Gdy tego nie widać. O, na nogi mi patrzy. Tutaj? Ma. Powolne oklaski? Nie ma. Nie świecą mu się. No. A właśnie, chciałem zobaczyć to. No, w tym samym czasie będę, więc dzisiaj już będę miał też kilo do niego, więc fajnie, cieszę się. Z niego też mogę wam zrobić recenzję, jeżeli chcecie, ale nie wiem, czy uda mi się. Tak, dobra. No właśnie, poza tym nie mam powiedzieć, że proszę raz, żebyście napisali, że jak będziecie oceniać. Skin dwukropek i ocenę tam ileś na 10. Lotnie dwukropek, ileś tam na 10. Żebym wiedział, o które do którego. Bo z innym odcinkiem właśnie NASA nie napisała, po prostu napisała 5 na 10 czy coś takiego i ja nie wiedziałam do jakiej postaci. Czy mi się głowa świecił? Musi ciągle ta głowa świecić, mi się coś fajnie robi. Chodzimy sobie na Tilted, bo nie chcę, że ten film był taki za długi. No. Dobra, mam trochę duży film, mam nadzieję, że nie będzie jakoś zacinał zbytnio. A to ogólnie dzisiaj, nie to, że ja mam taki, tylko ogólnie dzisiaj jakoś tak jest. Coś mają, jakieś błędy. Fajnie. Bo moim zdaniem ten kilof też fajnie do niego pasuje, DJ jak mu tam. No bo jestem DJ-ami, no to... No... Nie wiem jak to wytłumaczyć. Chyba rozumiecie, o co mi chodzi. Co to jest w ogóle na tym ten rysunek? To jest jakaś pianka z rękami, skrzydłami takimi jakby... Nie wiem. Piszcie w komentarzu, bo ja nie wiem. No naprawdę. Dobra, coś innego. Czuję jakoś przynajmniej. Opałowany, dobra. Użyję go sobie. Się schowam. Nie. Spokój. No. Ruszyłem się, bo mi się coś stało z padem, że ciągle się tutaj... Słucham. Yeah. A czemu? Miałem 3 HP. Kurde, najgorzej, bo się ruszyłem. Ale dobra. No, więc pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, czyli łapkę w górę, jeżeli wam się film spodoba. Subskrypcję, jeżeli nie chcecie pominąć, że... Poczekajcie. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli film wam się spodobał. Oraz subskrypcję z dzwonkiem, jeżeli nie chcecie pominąć żadnych następnych odcinków. Oraz pamiętajcie o napisaniu w komentarzu. O, coś zrobiłem? Okej. Okay. Nie wiem co zrobiłem, ale dobra. To w sumie jeszcze mogę wam pokazać tego skina z różnymi kwestiakami. Tak na szybciutko. Też możecie napisać, który według was wam najbardziej pasuje. I nie mam zbytnio takich białych plecaków. Bo ja wolę się takie ciemne. Ciemny styl wolę. Ale ten skin akurat jakoś mi się tak bardzo spodobał. Bardzo. Fajnie, że go dodali. Naprawdę bardzo liczyłem, że go dodano. Bo miał być tylko, a ja pomniejszy już tą tarczę. Chyba jest już mniejsza, jak ja tak sobie porównam. Bo ona była ogromna. Tak, pomniejszył już ją. Co jest trochę szkoda, bo spoko było, jak była taka duża. Ale dobra. Lecimy dalej. Bo Marshmallow, ten skin, którego właśnie teraz mam, podobno miało być tylko osobą, która będzie występowała i grała tam na tym festiwalu w przyjemnym parku 20 w sobotę, pamiętajcie. To ja się trochę zasmuciłem, bo jak zacząłem pisać, to mi się naprawdę spodobało. Z tymi czarnymi skrzydłami tak fajnie się kontrastuje. Tak, ten czarny, może
coś te ręce ma. No, chuj. Tak samo tutaj taki czarny coś. Na twarzy ma czarny, na czarny jest tam. Te skrzydła te fajnie się kontrastują. Według mnie przynajmniej. No, więc się trochę rozmuciłem, że ma być tylko osem, która tam będzie grała. Ale jednak liczyłem na to, że trafi. No nie trafił. To też spoko wygląda taki biały. Więc się cieszę z tego. Co tu jeszcze może pasować? Nie wiem, piszcie co według was z moich przynajmniej pisarów. Pasuje dla was, do niego. Teraz napiszcie jaki plecak, którego ja nie mam, będzie do niego pasował. Taki biały, nie wiem jaki może być taki biały plecaki. No nieważne, szkoda, że nie ma żadnego plecaczka. Czy nie było? Czy on jest duży na tym, czy ja ciężko chcę porównać do... Nie wiem, czy to... Do misia. Nie, głowę ma taką jak misia, ale w szafce, jak się patrzy, to ma większą. Od z lewetanem. No, ma taką po prostu bardziej kwadratową. Ale cieszę się, że nie mam. No dobra, więc... Ach, ja? A, nie mogę dać tutaj, jak będzie z tym chcieli mówić. Ale tutaj też jest spoko. Patrzcie na jego głowę, jak mi wchodzi w ramy. Dobra, a co jeszcze to chciałem zobaczyć? Fajnie to nie wygląda. Dobra, to widzimy się w następnym odcinku.